Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania kolumny pieszych? Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 0,6 metra. Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 0,8 metra. Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 1 metr. No i tutaj musimy sobie odtworzyć zajęcia, gdzie mówiliśmy odnośnie o zagadnieniu wyprzedzania, że przy wyprzedzaniu mamy zachować, spełnić dwa parametry. Za każdym razem musi być odstęp bezpieczny, bez podawania cyferek, to musi być bezpieczny. I druga sprawa, to przy niektórych uczestnikach ruchu mamy nałożony, oprócz tego odstępu bezpiecznego, obowiązek zachowania odstępu co najmniej 1 metra. Pojazdy jednośladowe, tak żeby było szybciej, jak i kolumny pieszych, to są te przypadki, gdzie będziemy musieli zachować odstęp bezpieczny i odstęp 1 metra. Tutaj właśnie ta odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową, nie mniejszy niż 1 metr, bo nie zawsze ten 1 metr będzie tym odstępem bezpiecznym, bo jeżeli będę miał rowerzystę, który no w jakiś sposób się porusza nietypowy na tym rowerze, a są takie sytuacje, no to ten odstęp 1 metra może być nadal niebezpiecznym odstępem. Także tu musimy te dwa parametry spełnić.